Was serdecznie rozpoczynamy trzeci, no niestety już ostatni dzień Święta Trzech Braci. Startujemy na Starym Targu, ale oczywiście sporo też się będzie działo na cieszyńskim rynku, na płycie głównej. A teraz już przed Państwem Miejska Orkiestra Dęta Cieszynianka. Wielkie brawa! Proszę Państwa, my się cieszymy przede wszystkim, po pierwsze, że możemy zagrać na Święcie Trzech Braci, a po drugie, że w ogóle istniejemy, bo wiemy, w Cieszynie była plotka w zeszłym roku już, że Cieszynianki to już miał być koniec na jesień, ale szczęśliwie dzięki niektórym osobom, nie chcę tutaj wymieniać imienia nazwiska, orkiestra dalej istnieje i mam nadzieję, że Państwu się to będzie dzisiaj ten koncert podobał, dlatego że cały program, praktycznie 70-75%, ja sobie to policzyłem w domu, jest całkowicie nowy. Specjalnie na zawsze obchody Święta Trzech Braci. Pierwszy utwór, który chcemy, tak blokami żeśmy to porobili. Pierwszy blok to taki instrumentalny, żeby orkiestra też mogła się zaprezentować. Później blok wokalny, a w trzecim bloku to, proszę Państwa, tutaj na tym rynku się będą cudaczne rzeczy działy. Także naprawdę warto wytrzymać. Pierwszy utwór, który chcemy Państwu zaproponować, to marsz. Ktoś może powiedzieć, marsz. Zwykły marsz. Nie ten marsz, który żeśmy grali, tutaj męczyliśmy się na rozpoczęcie Święta Trzech Braci, ale proszę Państwa, marsz z zupełnie innego państwa, marsz włoski, gdzie armia włoska gra właśnie w takim tempie marsze. To troszeczkę dla nas jest zupełnie inaczej, w takim tempie my byśmy nie byli w stanie w ogóle maszerować, a Włosi, wojsko włoskie w takim tempie maszeruje. Srebrna strzała, bo mi koledzy tutaj podpowiadają, srebrna strzała, zapraszamy.